A new beginning for mankind. Hej, hej, siemacie i witajcie w kolejnym odcinku w pozaziemskiej cywilizacji. Jak mówiłem ostatnimi czasy w poprzednich odcinkach, w tej grze, w tej odsłonie cyfki nie ma czegoś takiego jak demografia. Tutaj nigdzie nie można sobie sprawdzić generalnie, jak wygląda stan naszych imperiów, naszych państw. Natomiast można to zrobić w taki pośredni sposób, o którym też już mówiłem, ale teraz go przypomnę, między innymi poprzez dyplomację. Tutaj widać, że na punkty jak najbardziej prowadzę, chociaż niedużo. Wyróżnia się tutaj Hameryka, czyli ten prezes Susan jakaś tam, Fielding. Możemy tutaj sprawdzić, jak tam prezentują się doktryny naszych oponentów. Widać, że ja tutaj jasno idę w czystość, natomiast inni... no trochę się wahają, no tak bym się umówił, i nie mają tych punktów za dużo. To jest na pewno na plus. W przypadku wojny jestem raczej na pozycji faworyzującej właśnie mnie. Natomiast to, co mi się rzuciło w oczy, gdy sobie to sprawdzałem dokładnie, to zauważcie. Amerykanie, i to jest kolejny sposób na sprawdzenie tego, jak wygląda stan naszej gospodarki w kontekście albo w konfrontacji z naszymi oponentami. Ona ma więcej punktów nauki natury niż ja. Ja mam 108, ona ma 111. Niemiło. Jej gospodarka też całkiem nieźle sobie radzi, bo mimo że ma tylko 143 złota, pewnie miała jakieś problemy, pewnie niezbyt dużo jednostek wojskowych posiada, no to w tym momencie ma tych punktów natury trochę więcej. No w sumie i tak jestem w lepszej sytuacji, no ale to jest taki sygnał, że trzeba uważać, może być niebezpiecznie. Inna sprawa. Można kliknąć sobie w miasta i widać, że ona ma, podobnie jak i ja, 5 miast, które mają całkiem sensowną liczbę ludności. To generalnie też oczywiście widać, jak przelecimy po mapie. Niemniej nie zawsze te miasta widać w takiej formie i to też się przydaje. Zdecydowanie mam mniejszą stolicę, bo moja stolica ma 16 punktów ludzików, więc z pewnością ma też znacznie większą produkcję i generalnie jest mocniejszym miastem. Natomiast widać tutaj, że to właśnie Akko wyrasta na takiego głównego mojego konkurenta. Nie jest tak blisko jak kolektyw panazjatycki, którego najprościej by było mi podbić, gdyby cosik. Natomiast tutaj też mogę sobie dopłynąć. Ta stolica Central daleko zbyt nie jest akcją, również oba miasta mógłbym podbić. W razie czego tak zrobię. Chociaż zapowiada się, że pierwsza wojna będzie właśnie miała miejsce na północy. I to właśnie z tymi różowymi będę się bił. Niebieskich zostawię chyba troszeczkę na później. Odkryłem gniazdo obcych, tak jak... Znaczy to już było w poprzedniej turze. Tu biją laboratoria i dżin soku. No, takiego jakiegoś tam soku z dżinu. Niech będzie... Kolejna turka. Już 4 minuty minęło, bo gadałem o jakiś tam... Nie powiem, że pierdołach, no bo jednak chyba ważne rzeczy. Chociaż pewnie dla wielu z was też oczywiste. Niemniej, no, skoro ma być tak delikatnie poradnikowo, to warto było oczywiście o tym wspomnieć. Nawet jeśli zrobiłem to po raz kolejny. Zabijemy tego. Jak mu tam, a to już na raz ginie. A to skoro na raz, to nie będę marnował punktów ruchu i po prostu zrobię to z dalszej odległości. A tym sobie popłynę, wyrównamy sobie stan. Bardzo ładnie, o to chodziło. Tu też sprawdzamy wszystkie brzegi. Jest ok. O, jest gniazdo. Kolejne zresztą i tytan. Ten tytan coś tak mi trochę się nie udał na tej mapie, bo daleko jest ode mnie. Mam tylko 5 w swoim zasięgu. Trochę to niemiłe.
ale nie źle. Skład handlowy zbudowałem, to za chwilę będę musiał zbudować dwa kolejne jakieś konwoje albo statki. Pamiątkę. Aha, ja tu nie zbudowałem pamiątki najpierw. Generalnie składu handlowego jako pierwszego zbudować nie możemy, ale okazuje się, że możemy go zbudować jako budowlę numer 2, a pierwszą wcale nie musi być pamiątka ze starej ziemi. Czemu ja tu nie zacząłem od pamiątki ze starej ziemi? A to dziwne. Sam tego nie rozumiem, tak szczerze powiedziawszy. Coś spierniczyłem, coś pokombinowałem, albo nawet przekombinowałem. Rezerwat. I w Jimbumbie. Daj ten statek. A tutaj daj, mój drogi gubernatorze miasta. Tak jak mówiłem, instytut niekoniecznie mi tak pasuje, no bo o ile specjaliści wymiatają, to ja jeszcze póki co nie osiągnąłem też takiego stanu rozwoju tych miast, by mieć na tyle dużo mieszkańców, by sobie tych specjalistów tak jakoś fajnie wykorzystywać. No jednak pola są ciut cenniejsze moim zdaniem. Znaczy praca na polach jest ciut cenniejsza moim zdaniem niż praca specjalistów. Chociaż może jeszcze nie widzę wszystkich zależności. Niewykluczone, że specjaliści mogą wymiatać, bo w piątce owszem, jeśli miało się szczególnie odpowiednie cuda, to specjaliści wymiatali to bardzo. Konwój, bo chciałem. Na polach morskich pracujecie. Na kopalniach też widzę, tutaj na pewno cię zablokuję. Na tej kopalni też. A może by tu właśnie dać kogoś, jakiegoś specjalistę? 8 turnowego obywatela. Tej żywności 13,2, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Popatrzcie, jest dwóch specjalistów. Tak czy siak się z automatu zrobili. Ta produkcja bardzo ładnie rośnie. Nie dziwię się, że to wskoczyło, bo... No bo komputer też taki głupi nie jest czasami, na jakiego wygląda. Nie ma za bardzo gdzie tu teraz właśnie ich umieszczać. Ludzików pracujących na polach. No nie ma. Także zostawię na razie jak jest. Buduję tą chitynkę wreszcie. Tutaj będę miał ciężką piechotę. Kolejny punkt doktryny czystości. Serwomaszyny się odkrywają. Spoko. Oczywiście, że spoko. Muszę iść tą naukę troszeczkę i przegonić, kurde, tą wariatkę z Ameryki, no bo jednak nie będzie mi tutaj babsztyl. Pragnę zwrócić uwagę. Suszyków i mnie z pierwszego miejsca zrzucał. O, nieudane! Pierwsza porażka. No zdarza się, to w tej sytuacji jeszcze raz spróbujemy, nie inaczej. Jestem nawet po tych tajnych agentach też wszystko można sprawdzać. O, 4 lub wyższym. To mi trochę zajmie zrobienie tego zadania. Jimbumba. Instytut nie chce instytutu teraz robić. W takiej sytuacji pójdziemy w tą naukę. Trzeba dziadykę wyprzedzić. Ale to mimo wszystko w kulturkę pójdziemy. Jest kopalnia, mam tytan, wreszcie 5 sztuk, tutaj go widać, ropy jeszcze nie mam. Dajemy teraz to włókno. Konwój handlowy, miasto pochodzenia, trzeba oczywiście zmienić do Richport, do nowego miasta, takie było założenie. I tutaj podobnie do Richport. Wyrównuje się to. Albo ja się zakręciłem z tymi szlakami handlowymi na początku, albo tam rzeczywiście były jakieś ograniczenia ilości szlaków wewnętrznych, bądź był jakiś bug. Nie jestem w stanie teraz tego tak wyjaśnić i ustalić, co się stało. Zwykle jest tak, że miasto, nowe miasto posiadające skład handlowy
to możliwość odpalenia kolejnych dwóch szlaków. A tak nie było na początku. Jak widzicie, moje krążowniki już wymiatają przeciw jednostkom lądowym, po prostu je leją na raz. O to chodziło w zasadzie. A ciebie też zabiję. Trudnie. A, patrzcie, przeżyję jednak. Tym to będę musiał poprawić w takiej sytuacji. Nie omieszkam tego zrobić. Zdychaj. I klikamy dalej. Dlatego się właśnie pływa po dwóch. Chociaż jak spotkam krakena, to i tak go na raz nie zabiję. Znaczy na raz, strzałami z dwóch krążowników. Mało tego, jak on mnie dopadnie, jak mnie zdzieli, to mnie zabije. Dopiero na kolejnym poziomie ja będę w stanie przeżyć. O, jest kolejny szkielet obcego. Kolejne wykopaliska będzie można założyć. Plantacja, tak. I tworzymy szlak do rangi, skoro tylko ten dostępny. I płyniemy sobie powolutku kolejnym stateczkiem. Tego za to wyślę. O, do Jimbumby, patrzcie, plus 6 produkcji, a to miasto tego bardzo potrzebuje. I to bardzo. Plus 6 złota, nauki mi nie brakuje, tam sobie poradzę z tą Hameryką. Myślę, że w tej sytuacji dopalam swoje miasto, oczywiście, że tak. A tu dalej bawimy się z tymi wariatami wszystkimi. Czerw, wiadomo, jest wciul mocniejszy, tego wilkożuka najpierw zabiję. Jebudut. Latymy dalej. Ekspedycja zakończona. Produkcji 80. Akurat słabawo. Akurat słabawo, nic szczególnego. No ale za chwilę wyślemy odkrywców dalej. Kolejne ekspedycje jak najbardziej mogą przeprowadzić, bo raz, moduły w zapasie posiadają. Inna sprawa jest taka, że odkryłem parę artefaktów. Tu było gdzieś na górze, to przecież. O, jest tutaj. Ruiny przodku. Ruch, 6 tur. Nie lubię tak puszczać. O, jest kraken. O, patrzcie, to jest kolejny, to jeszcze mi starczy. Czy ja chcę zadzierać z krakenem i za ile go zdzielę? Za 23? Nie no, jak mnie pieprznie, to kurde zginę. No, szkoda mi tych jednostek, nie będę atakował. Kolejne gniazdo. To co może strzelać z daleka na dwa pola, więc muszę to zabić. Podwójnym atakiem moich jednostek. Aha, nawet na raz się udało. A tu jest kolejny rozbity satelita. Patrzcie, co się dzieje. To ja tutaj puszczę jednego. Zabraknie mi modułów, będę musiał wrócić do miasta gdzieś. No dobra, no to trzeba będzie tak zrobić, nie będę narzekał. I zasobnik jeszcze. O, jest smoczek, a smoczek na raz nie zginie, mimo że był ranny. A to trochę wyrwę teraz. Niepotrzebnie w sumie podszedłem. Czerwia lejemy. I hop ciup do następnej tury. Przeżył? Nie zwróciłem uwagi, no ale no skoro jest ikonka, to przeżył. Na jakimś tam jednym punkcie zdrowia. Patrzcie, atakuje mi ten smok. Ile wyrwę? 27, no nie mało. To pajac. 58. Też nie najlepiej, no kurde. Zabijaj tego smoka, no ile można czekać? Ile tam ich jest w ogóle, no? Nie no, chyba nie przeżył. Będę łupał tego czerwia. On mi nic w stanie zrobić nie jest. A doświadczenie zdobywam. I achievementa też steamowego robię oczywiście. Richport mam. Pamiątkę ze starej ziemi, więc tutaj mogę sobie zrobić. To są równiny, nie pustynie.
Recykler raczej. Plus 1 żywności, plus 2 do produkcji, jest dobrze. Ogród genów, laboratorium, zdrowie jest na plus. Nauki troszeczkę brakuje, trzeba przegonić tą kopitkę z Ameryki, bo kurde, trochę mnie zmartwiła. Nie spodziewałem się, że jestem za kimś w czymkolwiek, a tu jednak jestem, się okazuje. A ja, arogancja, wiecie, została potraktowana z buta. I dobrze, bo tam sobie będę, kurde, myślał, że wszystkich pokonam, a niech nie biją, niech nie będzie łatwo. A nie przeżył, patrzcie, kurde, wilkożółw. Dobiję tego czerwia teraz? Chyba nie, 19 miał więcej. No, śmiało więcej. Udało się, nie został wykryty. Bardzo mnie to cieszy. Teraz tak, już kradnij naukę, jak możesz, jak jesteś taki doświadczony. Bardzo też mnie to cieszy. Ooooooo! Zaczyna się, ona w harmonii idzie, a ja na czystość. No dobra, no to się nie polubimy. Nic nie szkodzi, chętnie będziemy my, jako Polistralia, się z tobą napierniczać. Mam już hitynkę. Nie mam co budować w tym momencie. Chociaż nie, no co ja gadam, przecież mogę te kamienie wreszcie obrabiać. I nie ogarnę mnie. 200 robalek to był. O, przeżyje wilkożuch, ten też przeżyje, no trudno. I taki chłupie. Najwyżej na 2 razy, a ty przeżyjesz? Przeżyje, no kurde. A ty już chyba nie, czerwiu, zdychaj. Tak jest, jak tak wyskakuje z tej ziemi, to znaczy, że zdycha. Pembala. Cóż ty tu skończyłaś? Laboratorium to ogród genów, jak najbardziej nauka plus do zdrowia. Czy ja we Freeland mogę coś zbudować? Ojejku, źle kliknąłem. Nie ma sensu do tego instytutu budować. Jednostek teraz też nie, złota mam mało, muszę kurde też ogarnąć to złoto. No nie jest dobrze, jak go brakuje oczywiście, tylko plus 2. No mógłbym oczywiście szlaki puścić do obcych miast i nadrobiłbym tym sposobem dużo złota. Ale ja bym wolał jednak, żeby to... O, patrzcie, jak mi założył miasto pajac. Nie, to będzie wojna z różowymi, to szybko, no. To mnie drażni. Generalnie tutaj, patrzcie, też są fajne miejscówki na miasta. Raz tak jak ona założyła, 2 tu niżej. Też nie brakuje fajnych miejscówek. Są surowce, jest tytan, jest cenomasa, jest ta rezylina, o której wcześniej mówiłem, a której u siebie nie mam. Tutaj znów tytan, firaksyt, koral. No to ruiny to wiadomo, że za chwilę wykopię, że tak się wyrażę. Krzemionka. Można by tu budować miasta, no ale nie teraz. Mam 5, więcej na razie nie potrzebuję. Wyszedłem na plus ze zdrowiem. Moja gospodarka kwitnie, więc nie będę sobie krzywdy wielkiej robił. Te miejscówki są ok, ale nie są też na tyle jakieś tam spektakularne, żebym musiał tam lecieć z miastem, żeby zająć jakiś surowiec, czy generalnie miejscówkę. Nie ma takiej potrzeby. Szlak handlowy, ja mam dostępny szlak handlowy? No skoro podpowiadasz, to wychodzi na to, że tak. No i jest awansik. Super, zabijaj. Zdychaj, trutniu. Ty też zdychaj na raz. I ty też na raz? Tak. Oby. No, 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 bi, bi, bi. Tak jest. O to chodzi. Zadanko. Plus 1 do zasięgu satelitarnego. To mi się tak nie widzi. Chociaż to jest fajne, bo generalnie te satelity możemy z miasta, w którym zbudowaliśmy satelitę, puścić bardzo daleko. Natomiast nie jest to jakoś szczególnie, może to jest ważne, bo to zależy, jakie satelity chcemy budować. Te gospodarcze, to wiadomo, że budujemy w obrębie naszych granic, więc nie trzeba ich daleko wysyłać.
Natomiast jest taki zajebisty satelita, nawet dwa. Jeden działa jak wielki generał w CIV 5, coś takiego. Wielki generał, wielki admirał, mianowicie wzmacnia nasze jednostki i wzmacnia też ich możliwości leczenia się. I wtedy, no wiadomo, trzeba go puścić dalej, bo raczej się z wojenką odsuwamy od naszych granic. I drugi jest też taki wariat, to coś w rodzaju, nie wiem, atomówki na przykład, taki satelita, który takim laserem z góry napiernicza. I to też jest potężne, raz mi skórę uratowało, podczas gdy ja przeprowadzałem desant na drugim końcu mapy, w pierwszej mojej grze zresztą, to przeciwnik dwoma chyba właśnie statkami, dwoma, trzema statkami zaatakował moje miasto nabrzeżne, kompletnie niebronione, no i kupiłem sobie tego satelitę i z opisu wynikało, że tam on będzie siał postrach z nieba, no nie, i to się okazało prawdą, napierniczał także masakra. Tu jest jednak co? Plus 10 do produkcji jednostek orbitalnych z kosmosu. Nie, to już wolę ten zasięg. Się jednak okazuje. No, laboratorium. Skoro już to wszystko zbudowałem. Plus 20 z rezliny. Nie mam jej, no ale mimo wszystko i tak to biorę. Usunięcie lasu tam wreszcie, po takim czasie. Już ten robotnik trochę tam napierniczał. Co ty chcesz? Otwarte granice, energizaturę za otwarte granice. Tak się mogę zgodzić. Powrót. Jak zwykle robię taki trik, że ja tam nie odrzucam tego. O kurde, akurat jak ja tutaj... O Jezu, ledwo co przeżyłem. Ale patrzcie, jaki skurczybyk. Ja nie chcę, żeby zginął ten mój... Ten mój odkrywca. Nie zabijaj mnie, pajacu. Do siebie nie mam jak puścić. Do stacji. Plus 6 do produkcji, plus 5 do nauki. Aha. Tu jest kultura, nauka. Mam minus 3 w tym momencie. A damy co tam produkcję. Minus 1. Nic nie szkodzi. Dobra, muszę pozabijać te kurde wszystkie robale. I popłynąć stąd wreszcie dalej, a nie się tak będę z nimi mordował. One rodzą się kolejne, a ja tak się z nimi męczę. Ale doświadczenie zdobywam, więc to nie także za darmo. Darmowe utrzymanie stacji uzdatnienia wody. O, to bym coś na plus wyszedł. Albo plus 1 żywności. O, ale plus 1 ze stacji. No wszędzie ją zbudowałem w zasadzie, ale nie, żywności ja nie potrzebuję, a w tym momencie jednak bardziej złota, chociaż mi go nie brakuje, ale natury mam obecnie minus 1, więc właśnie ze względu na zadania, ze względu na nowe technologie mówiłem, że nie boję się tego, bo wyprowadzę to na plus i właśnie takim sposobem między innymi to zrobię. Plus 1, no zawsze tam plus 2, 2 zbudowałem, tylko coś jakoś mi się to nie widzi. Plus 3, o z 3 było, o to chodzi, ale 8 tur trzeba poczekać. Ulepszenia pól tutaj trwają dosyć sporo, zresztą ten terraklimat, no ponad 20, jak jest na jakiejś górce, lesie, masakra. No patrzcie, będzie mnie atakował, no trzeba spierniczać i się podleczyć. Daleko ty jesteś? No, musiałbym trochę przepłynąć, no ale chyba będę musiał przyjść z odsieczą odkrywcy. Nie chcę go stracić, bo to te 9 tur coś koło tego podróżował. Więc bez sensu. Dobra, odkrywamy kolejne miejscówki. Myślę, że tu jest pełno tego. A to chłopaki, ci będą wracać, to opłyną właśnie te pola z mgłą wojny. Natomiast ja sobie popłynę... Aha, tu też już jest zablokowane, tu już koniec mapy. Ale i tak popłynę w prawo.
Plus oczywiście strzelamy. O, ten mnie możesz dzielić w następnej turze. Ta mantykora. O, jest tutaj wreszcie zbudowała się manufaktura. Długo czekałem. Czy ja tu coś mogę zbudować sensownego? Nie. Farmy to na pewno nie chcę. Ja tu jakąś akademię bym zbudował albo... A mogę już bioszyb zbudować i przecież mogę też zbudować ten terraklimat. Chociaż terraklimat mi nie bardzo jara, bo mam tylko plus 4 zdrowia. Usunę tą miazmę najpierw. Oj, patrzcie. Kradniemy na łuk. O, ta drapieżnica. To akurat właśnie nic szczególnego, no ale zdarzają się też takie sytuacje, że nie, nic szczególnego nam nie wpada. Będziesz robił kurde za odkrywców, stary. Albo... Co ty, nie możesz płynąć? No patrzcie, to będzie ona mi tu stała? Będę chyba musiał ją usunąć. Drapieżnica nie może pływać. No to mi już całkiem w ogóle w niczym nie pomogło. No zobaczmy, może w następnej się nauczysz pływać. Chociaż wątpię. Szczerze mówiąc, to wątpię. Zero z niej pożytku będzie w takim wypadku. Jest ten punkt doktryny wreszcie. Szósty. To już dosyć mocny jestem, myślę. Zabijemy tą na spółkę. Drugim krążownikiem. Zdechło. Trzeba obronić. O Jezu, Kraken. To jeszcze tak blisko. Gdzie to były te zasobniki, te różne... Te różne cuda do kopania. Z tej strony chyba tego za dużo nie było, poza tym jednym. Stacja. O, jest tutaj. Zniszczona osada. Dobra, to dawaj. Dawaj, mój ty odkrywco. Odkrywaj sobie dalej. O, tu masz płynąć. A ty co? Nauczyłaś się pływać? Nie. No to zdychaj tam, nie będę jej utrzymywał. Mam minus 6, minus 4, no 2 kosztowała. Niech spada. Natomiast tak jak mówiłem, swojego czasu otrzymałem taką drapieżnicę na początku samej gry i wtedy była całkiem fajna. I później otrzymałem trutnia i też był zajebistym zwiadowcą, całą mapę mi odkrył, zanim zginął bohatersko. Plus 15 do skuteczności przeciw jednostkom lądowym i wodnym. Aha, podczas przechwytywania plus 30. Ja zazwyczaj korzystam z tych jednostek właśnie w tej roli, jako przechwytujące jednostki. Także wolę to. Teraz już nie mam piechoty morskiej, mam wartowników. Nowa teksturka, nowy model, tego nie widziałem, będę musiał sobie zobaczyć. Plus 10 za niewykorzystane punkty ruchu. O, jak fortyfikujesz, ma to sens. A podczas obrony, a ja z tych jednostek lubię najbardziej korzystać właśnie jako takie tarcze. Taki pierwszy szereg, który przede wszystkim właśnie przyjmuje na siebie ostrzał, przyjmuje na siebie atak. Także wolę plus 30 do obrony. Wow, tu mam jakie ciężkie. O, muszę sobie tę piechotę ciężką zbudować i rangera też. To powiem wam, że od razu tak zrobię. Ciężką piechotę i dodam do kolejki. No nie no, strzelce to ja mam. I zobaczymy co dalej. Wybierz zadania. Co ja chciałem teraz odkrywać? Geofizykę, tak. Żeby mi pokazało tą energię geotermiczną na mapie. Tym bardziej, że potrzebuję złota. Także przyda się na pewno. I tym pewnie właśnie skończymy, odkryjemy. Nie chcieliśmy cię urazić, rzeczywiście udaje grzecznego.
W każdym razie będzie 185 tura, czyli taka w miarę równa. Geofizyka zostanie odkryta. Pojawią się... O Jezu, ledwo co żyje. Płyńcie szybciej tam, krążowniki. No teraz chyba już to zdążę zabić. No. Zdychaj. A ty się lecz. Dobra, ty się leczysz. Dobra, to się jednak uda. Zadanie. Zabić 10 jednostek obcych. No to bez problemu z tym moim napierniczaniem w te wszystkie jednostki. Cytożłobek, jak zwykle, tak myślę. No, tak tradycyjnie. Tutaj dalej odkrywamy. Po skraju mapy sobie pływam. Zobaczmy tutaj. A, już nie złapię tego cienia. Konwój. 3-3-3. 1-4-5. Freeland otrzyma. Freeland w tym momencie nie potrzebuje. Jakbym jakiegoś cudaka budował na przykład, to bym tak zrobił. Ale tak to nie bardzo widzę sensu. No dobra, to ty już pój... Ojejku! Dobra, zdzielę go. Mam nadzieję, że za chwilę nie zginę. Ty płyń za swoim kolegą. No tak, liczę, że mnie teraz nie zaatakuje ten kraken. A jak zaatakował jednak? I patrzcie, po mojej kanonierce. Aha, krążowniku w zasadzie. Co za dupek, jaka smutna wiadomość na koniec odcinka. O litości, generalnie od razu sobie zaznaczę. Muszę zbudować krążownik. Do kolejki go dodam. I zobaczmy. O, fajnie, tutaj tego pola nie mam ulepszonego, więc to za chwilę zrobię. Leechport urósł, jednostka została zabita. Jeśli chodzi o technologię, nauki, o obcych czy psenomasy, może się przydać. Tutaj kolejne punkty do energii, więc też jak najbardziej może się przydać. Chemia organiczna, biologia. Jest kopuła, laboratorium wzrostu i tutaj też wytwórnia biopaliw. Ta wytwórnia biopaliw mnie interesuje najbardziej chyba, więc biologia, biofabryka też mi pasuje. Tym bardziej, że mam w ciulu chityny. Ale w tym momencie biologia, później jest doktryna, punkcik doktryny, więc w to mi graj, to mi pasuje. Jeszcze wybiorę sobie produkcję. Tutaj tak, autofabryka jak najbardziej, jednostka bez rozkazów. Przesunę jednostki i zakończę odcinek. Idziemy jednak w prawo, bo musimy odkrywać, co tu się dzieje. Coś ty tu miał budować. Bioszyb. A zbuduj jeden. Gdzie jest ta menda? Tu jest. Zaatakuj mi kurde drugiego krążownika, to cię normalnie zajmie. Po co ja z nim zaczynałem? Nie wiem. W każdym razie tym mało optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Zapraszam was serdecznie na kolejny. Trzymajcie się. Na razie.